Inspektor Gadżet. Wyspy wulkaniczne. Mój serf, łebku, tego strzału już nie odbierzesz. Piesku, masz już dosyć? Musisz być bardziej swobodny. Tak jak wujek Gadżet. Pan do licha, co za głupie miejsce na karmik dla ptaków. Pewnie uważacie, że jestem gapa, ale ja się nie poddam. O nie! Ale słona! Tym razem Gadżet wpadnie jak śliwka w kompot. Mam doskonały, drobiazgowy plan. Agenci, jesteście gotowi? Tak jest, gotowi, szefie. Strzeżcie się krwiożerczych rekinów. Morze jest ich domem. A wy jesteście tam intruzami. Nie będziecie się śmiać, kiedy zje was rekin. Słuchaj, staruszku, w tych wodach nigdy w życiu nie było żadnych rekinów. Ach, tak. No to się przekonaj na własne oczy. To rekin! Rekin goni wujka Gadżeta! Wreszcie wiem, jak się na tym utrzymać. Nic ci z tej wiedzy nie przyjdzie, Gadżet. Mój mechaniczny rekin zaraz cię dopadnie. Szybciej, wujku, szybciej! Hej, Penny, hej, łebku! Tam do licha to mój supertajny telefon służbowy. To pan, szefie? Ale gdzie? Już pędzę, szefie! Dalej, dalej, wrotki Gadżeta! Tam do licha, raczej żagiel Gadżeta! Wszyscy w nogi! A ta nie jest słona. Wujku, wszystko w porządku? Oczywiście, że tak, Penny. Ale popatrz na swoją deskę. To zrobił rekin. Ten prorok miał rację. A, jest pan, szefie. W czym rzecz? Oto twoje zadanie, Gadżet. Doktor Klauf próbuje przejąć tę wyspę. Chce na niej zrobić bazę rakietową. Masz do tego nie dopuścić. Ten przekaz ulegnie samozniszczeniu. Już się do tego zabieram! Nad wyspę nadciąga straszliwa ulewa. Znowu przepowiednia. Mnie to wcale nie interesuje. Ja mam robotę. Nie! Ten człowiek miał rację. Już leje. Za co ja muszę to wszystko znosić? Strzeżcie się, ludzie wulkanu! Musicie opuścić tę wyspę! Ależ ten wulkan jest od dawna nieczynny, od setek lat. Ale w sprawie rekinów miał rację. Zaczynają się trochę niepokoić, doktorze. Wiedziałem, że ta wyspa będzie moja. Ale co w sprawie tego wulkanu? Wulkan dał sobie znać w swoim czasie. Już jestem na górze, szefie. No to lub! No, Penny, to na razie. Ten prorok znowu miał rację. Co się dzieje? Widzisz, Penny... Zagłada wyspy jest już bliska. Ratujcie swoje życie. Póki jeszcze macie czas. Jednak jest dobrym prorokiem. Może doprowadzi nas do doktora Klaufa?
Chyba masz rację, Penny. Tak, Gadżet, idź za nim, idź na swoją skubę. Gdzieś tutaj musi być jakaś pustelnia. No jest! Na pewno ten prorok tu mieszka. Witajcie, głuptasy! Dzień dobry, panie proroku. Wynoś się stąd, Gadżet. To nie jest w ogóle miejsce dla ciebie. Skąd pan wie, jak się nazywam? Ja jestem prorokiem, więc rzecz jasna wiem wszystko. No tak, oczywiście. Wyspa jest wskazana na zagładę. Uciekajcie szybko, uciekajcie póki czas. Zaraz, mam do pana parę pytań. Mój komputer powinien podać, ile dokładnie zostało nam czasu. Ale chwileczkę. Komputer wskazuje, że wulkan w ogóle nie wybuchnie. Ten wulkan może wybuchnąć tylko w jednym przypadku, gdy się podłoży w nim materiały wybuchowe. Trzeba to powiedzieć wujkowi. Ja mogę przewidzieć wszystko. To po prostu nie do wiary. I na przykład przewiduję, że ulegniesz nieszczęśliwemu wypadkowi. No! Tam do licha o mały włos bym uległ. To jeszcze nie wszystko. Przewiduję jeszcze jeden wypadek i to zaraz. Niebywałe. Jak pan to robi? Ja zawsze widzę każde zagrożenie. Niesamowite. Jestem pewna, ten prorok to jest agent Klaufa. Bardzo dziękuję, panie proroku. Zadziwił mnie pan. To do zobaczenia na wieczorku pożegnalnym z mieszkańcami wyspy. Boli pana głowa? Pewnie prorokując zbyt się pan koncentruje. Tak, być może. No to do zobaczenia na tym wieczorku, inspektorze. Tak, na pewno się pan tam odpręży. Jedziemy, Penny. Niech to grom. Znowu nawaliłeś, proroku. Niech mi pan to wybaczy, doktorze. Gadżet jest po prostu za sprytny. Gadżet jest idiotą. Masz z nim skończyć na imprezie pożegnalnej. Daj mu jeden z naszych ananasów szczęścia. Trzymaj się blisko wujka, dobrze? Zobaczysz, że ten fałszywy prorok znów będzie mącił. Niech no tylko Gadżet spróbuje go ugryźć. Bum! Dobry wieczór, panie proroku. Dobry wieczór, inspektorze. Ja muszę cię ostrzec, że jesteś o mały kroczek od niebezpieczeństwa, więc weź to. Świeży ananas? To jest ananas szczęścia. Jak go zjesz, nic ci się nigdy więcej nie stanie. O, dziękuję, bardzo panu dziękuję. Ej, mam to zjeść dla bezpieczeństwa. Oddaj mi go! To, co pan słyszał, to był koniec Gadżeta, doktorze Klauf. Wreszcie! Weź te ananas do wulkanu i czekaj na dalsze instrukcje! Co on knuje? Nie mogę go spuścić z oka! To takie są plany doktora! Jak spowoduje wybuch wulkanu, to wszyscy opuszczą wyspę! Jesteś bardzo wścibską dziewczynką. Kim pan jest? To jest strażnik tego wulkanu. Dokąd mnie zabieracie? Puszczajcie! Jaki tam prorok? Agent doktora Klaufa. Ale widzę, jakie niebezpieczeństwo ci zagrozi.
kiedy zrobimy wybuch w wulkanie! Muszę się stąd wydostać. Słyszysz mnie? Pomóż mi! Jestem w wulkanie na tej małej wyspie! Przychodź natychmiast! Ciekawe, co wyprawia ta najmniejsza tancerka? Dokąd ona biegnie? Nie widzi, że zgubiła kwiat? Muszę go jej oddać! Stój! Zaczekaj! Zgubiłaś swój piękny kwiat! Czekaj! Zgubiłaś też girlandę! Zaczekaj! Mała tancerko! To zaczyna wyglądać poważnie. Tancerko! Gdzie jesteś? Ty chyba zgubiłaś swój kostium! Istnieją tylko dwie możliwości. Albo jest jej dziś za gorąco, albo to ubranie było za duże. Łebku, musisz jakoś się tu dostać i mnie rozwiązać. Hej, hej, dziewczynko, mam twój kostium. Chodź tu do mnie i ubierz się. Oj! Idź tam, idź ku swojej skupie, gadże. Proroku, masz 15 minut na wrzucenie ananasowych bomb do krateru wulkanu. Potem ja wcisnę guzik i wulkan wybuchnie. Mądry piesek. Tancereczko, gdzie jesteś? Zgubiłaś kostium? Oj. Och, pan prorok, a co pan tu robi? Ja chciałem złożyć ofiarę z tych ananasów bóstwu tego wulkanu. O, to ja chętnie panu pomogę. Proszę dać, od razu go zaniosę. Ananasy mają w środku bomby, wiesz? Musimy to zaraz powiedzieć wujkowi. Spójrz! Masz rację, piesku, ty je łap, a ja będę rozbrajać. Oczywiście. Że też wcześniej o tym nie pomyślałem. Za dużo jest tych bomb, Łebku. Nie zdążymy ich już wszystkich rozbroić. Chodźmy stąd. No, załatwione. Inspektorze, wyświadczysz mi jeszcze przysługę? Dla pana wszystko, panie proroku. Czy zechcesz pójść nad samym brzegiem krateru? Wypowiedzieć głośno to tajemne zaklęcie, które być może zdoła uratować wyspę. Oczywiście. Już lecę. A to już tylko 30 sekund do wybuchu wulkanu. Szybko, błagam cię. O wielkie bóstwo śpiącego wulkanu, dajże mi znak. Z przyjemnością. Żegnaj, inspektorze Gadżet.
Ale szczęście, w samą porę. Teraz jeszcze tylko odszukajmy wujka. No, to dopiero był znak. Tam do licha. Na 3 przepowiednie tego proroka 3 się spełniły. Muszę mu pogratulować. Dalej, dalej, narty gadżeta! Ja! Panie proroku, gdzie pan jest? Widzisz, ten fałszywy prorok wysadził w powietrze most. Będziemy musieli przepłynąć. Ten prorok to strasznie zajęty człowiek. Ale zbyt daleko nie odszedł. Dalej, dalej, lornetko gadżeta! Aha, tak jak mówiłem. No tak, złapał gumę, na razie dalej nie pojedzie. Pójdę mu pomóc. Dalej, dalej, śmigło gadżeta! Wiesz co, zobaczę, może mój komputer odszuka tego fałszywego proroka. Ojej! Komputer wykrył, że w wielkim wulkanie jest olbrzymia bomba. I tam pewnie ten prorok teraz pojechał. Trzeba wezwać pomoc. Panie Quimby, halo! Panie Quimby! Panie proroku! Panie proroku! Co? No nie, to gadżet! Znowu odszedł. Ale chyba wcale nie zdążył naprawić tego. Koła. Dzięki, że nas pan zabrał, panie Quimby. Nie ma za co, Penny. To mówisz, że w wielkim wulkanie jest olbrzymia bomba. No, to wujek gadżet powiedział. Ale nie martw się, pojedziemy na skróty. Teraz potrzebny mi szybki środek transportu. Dalej, dalej, wrotki gadżeta! Panie proroku! Panie proroku! Chcę panu pogratulować, że te 3 pana przepowiednie się spełniły! Doskonale! Prorok prowadzi teraz gadżeta prosto w moje szpony! Gotowe? Tak jest, doktorze! Dobrze! Bardzo dobrze! O nie! To ja się stąd natychmiast wynoszę! Gadżet depcze mi po piętach! Nie przejmuj się gadżetem! Doktor Klauf nacisnął już detonator! Najmocniej panów przepraszam. Już w tej chwili panów uwalniam. To jest tylko kwestia usunięcia tych kilku kabli. O nie! Wujek stoi tuż obok tej olbrzymiej bomby, a ona zaraz wybuchnie. Chodźmy, piesku. Wujku! Wujku! A? Penny? Łepek? A co wy tu robicie? Chcieliśmy sprawdzić, czy jesteś cały. Pewnie, że tak. A niby czemu nie? Przeklinam cię, gadżet. Pokonałeś mnie znowu, ale następnym razem dopadnę cię! Moje gratulacje, gadżet! Dzięki, szefie. Ale za co? Złapałeś tych groźnych agentów. I rozbroiłeś tę wielką bombę, zanim doktor Klauf ją zdetonował.
No cóż, kiedy inspektor Gadżet bierze się do roboty, skutki tego są do przewidzenia. Żarówka się przepaliła. Zaraz ją wymienię, Penny. Uważaj, wujku. Większość wypadków zdarza się w domu. To prawda, Penny. Zawsze sprawdź, czy drabinka jest stabilna. Można się potknąć o źle położony dywan. Też prawda. Tam do licha! Wujku! Zapomniałeś wyłączyć kontakt. Ja ci tylko pokazywałem, co się może stać, gdy się tego nie zrobi. Chyba nie pomyślałaś, że trenuję tutaj skoki do wody. Wersja polska Masterfilm na zlecenie TVN. Reżyser Miriam Aleksandrowicz, dialogi Elżbieta Łopatniukowa, dźwięk Ewa Kwapińska, montaż Krzysztof Podolski. Kierownik produkcji Agnieszka Wiśniowska. Wystąpili inspektor Gadżet Jarosław Domin, Penny Krystyna Kozanecka, dr Klauf Jerzy Słonka, Quimby Jacek Czyż i inni. Nie wiem, jak ci się to udało, Gadżet, naprawdę. Następnym razem na pewno cię dopadnę, Gadżet.